Witam was w mundurze Wehrmachtu, z tej strony Bolek i w dzisiejszym filmie porozmawiamy o cenzurze w niemieckim rapie. Cenzura w niemieckim rapie to nic nowego. Raperzy typu Bushido mieli już nieraz z tym problem, bo państwowe instytucje blokowały wszystkie jego kawałki, a najwięcej to albumy. Aktualnie robią to wytwórnie, którzy po prostu mówią, o czym ty masz nawijać, lub wyciszają ci niektóre fragmenty. Mowa jest o tych czterech największych wytwórni, czyli BMG, Warner Music, Universal i Sony Music. Do tych wytwórni należą raperzy typu Capital Bra, Raf Camora, raperzy z grupy Einsatzstraßenbande, Kontra K i cała reszta. Każdy artysta, który z nimi współpracuje, już ma zapewnione miejsce w playlistach. Polega to na tym, że oni wysyłają po prostu do Universal czy do innej wytwórni ich kawałek. Im dłużej wysyłają im te kawałki, tym lepszą pozycję dostaną na playlistach na Spotify, na przykład Modus Mio. Playlisty na Spotify mają naprawdę ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o muzykę w Niemczech, bo tam akurat większość raperów najwięcej zarobi, bo jeżeli im więcej wpętli właśnie te kawałki, które mają po 2 minuty czy leczą w kółko, tym więcej raper zarobi. Brzmi to na pierwszy punkt widzenia dobrze, lecz jeżeli coś staje się komercyjne, wkracza cenzura. Przez różne kawałki, w których raperzy nawijają o tym, że mają stosunek z kobietą w taki brzydki sposób, lub nawijają o tym, że ktoś jest taki owaki, wbili pseudofeministki, LGBTQ+, i cancel culture, którzy zrobili wielki szum, że wytwórnie typu Universal i cała reszta postanowili cenzurować kawałki. Teraz jest to tak, że jeżeli raper chce coś wypuścić i właśnie jest w tych wielkich wytwórniach, musi pierw dać ten cały kawałek i cała załoga lub jakiś pracownik sprawdza, czy kawałek się nadaje do publikacji, czy nie. Wpływ na to wszystko miała akcja z ostatniego roku, gdy typiara powiedziała, że Samra ją tam niby zgwałcił, opuścił ją, wyrzucił rzeczy osobiste tam gdzieś na autostradzie i Universal stwierdziło, okej. Okay, to już za dużo. Ale wiecie, jak to wyszło? Po tygodniu okazało się, że typiara kłamała, Son nawet potwierdził, że to było kłamstwo, a Samra poniósł naprawdę ogromne straty. Kawałki, które u niego kiedyś robiły ponad 1 000 000 wyświetleń, nagle robiły po 100 tysięcy i tak dalej, lub okroczyły te 1 000 000, lecz po paru tygodniach dopiero. Pomimo tego, że w tym momencie, gdy była ta drama, nikt tak dokładnie nie wiedział, czy to było prawdą, po paru godzinach Universal zerwało z nim umowę, że przez to chłop przez 2-3 miesiące w ogóle nic nie mógł wypuścić. Z tego co ja wiem, to nawet Universal już nie płaciło mu hajsu, ale najgorsze co było jest to, że już nie był w tych playlistach. I od tego momentu kawałki topowych artystów mają samą cenzurę. Kawałki na przykład u San Diego, ten wielki kawałek miał z 5 cenzur, bo Universal mu mówiło, dobra, to musisz ocenzurować, to i to i to. San Diego jest na przykład dobrym przykładem. On nawija od lat, ma naprawdę ogromny fanbase, lecz kawałki na Spotify trafiają tak na, nie wiem, 6-7 pozycji, a raperzy, którzy są po prostu no-name'ami, oni trafiają na 5 playlistach, na naprawdę czasami topowych rankingach. To samo masz u raperów typu Farid Bang lub PA Sports. Oni na przykład chcą wypuścić kawałek, ale Universal mówi, nie, niestety nie możemy to wypuścić. Ktoś nawija o tym, że strzela do ludzi, sorry, mamy wojnę na Ukrainie. Ktoś nawija, że ma stosunek z kobietą, sorry, może być, że ktoś rozumie, że chcesz kogoś zgwałcić. Spots ma label, w którym ma rapera, który chciał już od dawna wypuścić kawałek. Planowali cały kawałek, lecz parę dni przed Universal powiedział, sorry byku, 4 linijki nie pasują niestety. Co wy o tym wszystkim myślicie? Piszcie to tam na dole, jeżeli dotarłeś do końca, to napisz Free Deutsch Rap. Obserwuj mnie na Instagramie B0E3K, wbijaj do grupy na fejsie, jak i na Discord. Dziękuję za oglądanie, elo.